Wiele osób oglądając po latach Killera, Chłopaki nie płaczą i wiele innych ikonicznych produkcji, które stały się częścią polskiej kultury, zadaje sobie pytanie, dlaczego już nie ma takich filmów? Nie chcę wprowadzać tutaj narracji w stylu kiedyś to było, a teraz to nie ma, lecz zwrócić uwagę, że jakość polskiego kina zauważalnie spadła, co jest szczególnie widoczne na przykładzie komedii i romansów. Pośród innych gatunków znajdą się świetne dzieła pokroju Bożego Ciała czy Zimnej Wojny, jednak są to pojedyncze przypadki. Reprezentantami mainstreamowego kina, mówiąc w dużym skrócie, pozostają natomiast filmy Patryka Wegi, ekranizacje 365 dni i Tomasz Karolak. Pytanie brzmi, dlaczego tak się stało? Po pierwsze, pieniądze. Coraz mniej filmów tworzy się dla idei, dla sztuki aktorstwa i sztuki filmowej samej w sobie, a coraz więcej jest po prostu skokiem na kasę. I oczywiście nie ma nic złego w tym, że twórcy filmów, ich producenci i aktorzy chcą zarabiać pieniądze na swojej pracy. Pojawia się jednak pytanie, do jakiego stopnia można poświęcać jakość filmów na rzecz pieniędzy? Wydaje się, że telewizja i branża kinowa nauczyła się czegoś od internetu, który zaczął dominować od niedawna w kwestii zajmowania czasu i uwagi widzów. Szczególnie chodzi tu o platformę YouTube, która stała się zaprzeczeniem tego, co telewizyjne. W telewizji bowiem jeszcze kilka lat temu wszystko musiało być wyreżyserowane, dokładne i przemyślane. Internet natomiast dawał ludziom coś zgoła innego. Spontaniczność i przypadkowość. Wystarczy zerknąć na tak zwane hity polskiego internetu, którymi stały się krótkie, przypadkowo nagrane filmiki, przedstawiające ludzi w nietypowych, czasem wręcz absurdalnych sytuacjach. Twórcy telewizyjni zaczęli się orientować, że aby utrzymać uwagę widza, wcale nie trzeba pisać rozbudowanych scenariuszy, kreować głębokich charakterologicznie postaci, czy skupiać się na doznaniach audiowizualnych odbiorców. Wystarczy po prostu nagrać coś, czego widz nie może, albo wręcz nie chce doświadczyć we własnym życiu. Stąd m.in. wzrost popularności programów pokroju Złomiarzy, Chłopaków do wzięcia, Górali i innych tego typu. Warto tutaj zacytować postać Czerepacha, w którego rolę w kultowym serialu obyczajowym Rancho wcielił się Artur Barciś. Czerepach stwierdza w jednym z odcinków, że ludzie kochają oglądać innych w sytuacjach, w których sami za wszelką cenę nie chcieliby być widziani. Jest to część prawdy na temat tego, w jakim kierunku współcześnie zmierza polskie kino mainstreamowe. Aby to udowodnić, wystarczy zerknąć na to, jakie przychody wygenerowały jedne z najpopularniejszych polskich filmów ostatnich lat. Wedle szacunków portalu Box Office Mojo, dochód z międzynarodowej dystrybucji Bożego Ciała wyniósł blisko 10 milionów dolarów, z czego w Polsce film zarobił 8 milionów. Dla porównania, ekranizacja powieści erotycznej Blanki Lipińskiej 365 dni w reżyserii Barbary Białowąz i Tomasza Mandesa zarobiła 9,5 miliona dolarów w samym 2020 roku. Kolejna część tego erotyku, czyli 365 dni ten dzień, w 2022 roku była na listach top 10 Netflixa w aż 93 krajach. Jeśli ktoś miał okazję obejrzeć Boże Ciało i być może widział również 365 dni, to doskonale zdaje sobie sprawę z ogromnej różnicy w jakości tych filmów praktycznie pod każdym względem. Aktorskim, fabularnym, reżyserskim, a nawet estetycznym. Przypomnę tylko, że Boże Ciało otrzymało nominację do Oscara, a 365 dni do Złotej Maliny, czyli antynagrody za najgorszy film. Mimo tego nie przeszkodziło to wykręcić tym filmom podobnego wyniku finansowego. Niektórzy twórcy słusznie dochodzą więc do wniosku, że nie ma sensu inwestować dużych pieniędzy w zdolnych aktorów, scenografów, scenarzystów i resztę obsługi. Wystarczy zrealizować film po kosztach, nadać mu sensacyjny charakter, a i tak się sprzeda. I to niestety jest wina nas, odbiorców i konsumentów takich tanich dzieł, ponieważ to my napędzamy na nie popyt. Twórcy jedynie ten popyt wykorzystują. Po drugie, aktorzy dzisiaj muszą być atrakcyjni i bez skazy. Jest wysokie zapotrzebowanie na ludzi dobrze wyglądających, a niekoniecznie na ludzi zdolnych. Warto posłuchać wypowiedzi Macieja Ślesickiego, polskiego reżysera i scenarzysty, współzałożyciela i wykładowcy Warszawskiej Szkoły Filmowej.
Wspomniany już wcześniej Maciej Ślesicki zauważa wśród studentów filmówki następującą rzecz. A teraz się odwróciło. Tak? Do szkół teatralnych teraz się przyjmuje wyłącznie pięknych ludzi. Piękne dziewczyny i pięknych chłopców. Tak się zrobiło i... No i potem grają. Są ładni. No i co? Są. Bo na nich rzeczywiście jest popyt. Powtórzę, żeby to wybrzmiało. Do szkół teatralnych przyjmuje się aktualnie wyłącznie pięknych ludzi. To nie słowa byle kogo, tylko założyciela szkoły filmowej. Jeśli spojrzymy na aktorów z lat 80., 90., 2000, to możemy zauważyć pewną rzecz. Ci aktorzy byli piekielnie charyzmatyczni. Mieli cechy fizyczne, które pozwalały lepiej poczuć postać, potrafili na sobie oprzeć cały film, bo tworzyli więź z widzem. Aktorzy w dzisiejszych czasach mają idealne zęby, rysy twarzy, włosy, sylwetki, jednak jednocześnie rzadko posiadają jakieś defekty i znaki szczególne, z którymi człowiek mógłby się utożsamić, aby lepiej zrozumieć film. Jest to element pozbawiający kino pewnej naturalności. Może to zabrzmi brutalnie, ale można pokusić się o stwierdzenie, że gdyby przykładowo Artur Barciś lub Cezary Żak, wybitni aktorzy, urodzili się w dzisiejszych czasach, to całkiem możliwe, że zostaliby wyparci przez mniej zdolnych, ale za to lepiej wyglądających adeptów. Ponieważ współcześnie głównym zapotrzebowaniem w filmach skierowanych do mainstreamu czy reklamach jest wygląd, a umiejętności schodzą niestety na dalszy plan. Z filmów niszowych natomiast nie jest łatwo się utrzymać, bo one po prostu nie zarabiają dostatecznie dużo pieniędzy. Stwórzmy następny eksperyment myślowy, żeby zrozumieć to zjawisko. Scena z Chłopaki nie płaczą, gdy Grucha dostaje sweter od prostytutki. Gdyby aktorem nie był Mirosław Zbrojewicz, a przykładowo Sebastian Fabiański, to ten motyw filmu mógłby znacząco stracić na wartości i przekazie. Takie rzeczy jak sposób mówienia, chodzenia, sylwetka, blizny potrądzikowe robią różnicę w odbiorze konkretnych scen i postaci. Bo możemy zobaczyć w aktorze prawdziwego człowieka, a nie produkt show biznesu. Fakt, że aktor grający Gruchę posiada aparycję gangstera i dodatkowo jest uroczy w swoim zachowaniu, nadaje ton całej scenie. Po trzecie, to już nie PRL. Po przemianach ustrojowych z końcówki poprzedniego wieku doszło do rewolucji wśród wymagań i oczekiwań wobec sztuki u polskich odbiorców. Oczywiście nie stało się to z dnia na dzień, jednak przez lata polskie społeczeństwo przechylało się na zachód, czego symbolicznym przypieczętowaniem stało się wejście do Unii Europejskiej. Być może zastanawiasz się, co wspólnego ma branża filmowa z ustrojem politycznym i nastrojami społecznymi. Otóż bardzo wiele. Jak słusznie zauważa Maria Janion, historyczka literatury, przez ostatnie 200 lat w polskiej kulturze dominował paradygmat o romantycznym charakterze. Polak był wiecznie uciśniony, a sztuka, niezależnie czy w formie literatury, czy później filmu, miała dawać nadzieję, inną perspektywę, odskocznie od smutnej rzeczywistości. Dodatkowo karmiła naród ideami narodowo-wyzwoleńczymi i mityzowała cierpienie. Twórcy kultury byli poniekąd zmuszeni do pisania i nagrywania w tej konwencji. Stąd m.in. genialne komedie Barei wyśmiewające okres komunizmu. Polak mógł dzięki temu zobaczyć swoją szarą rzeczywistość przez różowe okulary i troszkę się z niej pośmiać. Ponadto w PRL-u każda publikowana treść musiała być zweryfikowana i zatwierdzona przez urzędników, którzy czuwali nad tym, aby kultura nie zagrażała państwu. Dlatego reżyserowie i pisarze musieli się mocno nagłowić, jak obejść ten system i tworzyć satyrę o tematyce społecznej, ale tak, żeby przeszła ona przez ręce cenzorów i nie wzbudziła ich podejrzeń. Dlatego polskie filmy z poprzedniego stulecia pełne są inside joke'ów, nieoczywistych zwrotów i różnych alegorii. Jednak nagle pojawiła się wolność, a lata 90. stały się okresem przemian w oczekiwaniach odbiorców. Wówczas ten romantyczny paradygmat, który przez 200 lat dominował w polskiej kulturze, stał się bezużyteczny. Zdaniem Marii Janion został on wyparty przez kulturę masową i amerykanizację treści. Zachłysnęliśmy się Zachodem i zaczęliśmy tworzyć filmy na wzór amerykańskiego kina gangsterskiego, a z czasem komedii romantycznych. Jednak nie da się ukryć, że polski twórca, wychowany na innej kulturze niż zachodnia, nie umiał do końca odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Już nie było ustroju politycznego do wyśmiania, czy kontekstu społecznego do skrytykowania. Nie było również organu państwowego, który musiał weryfikować treści,
Jedynym weryfikatorem stał się wolny rynek i statystyki oglądalności. Można powiedzieć, że jednym z ostatnich przejawów polskiej kultury filmowej, nazwijmy ją w starym stylu, jest wspomniany już serial Rancho, który satyrycznie ukazał właśnie tę przemianę społeczeństwa polskiego i jego oczekiwań, o której w swoich diagnozach wspominała Janion. Chodzi o symboliczną zamianę świata wschodniego, czyli wójta Pawła Kozioła, na zachodni, w tym przypadku Lucy Wilską z Ameryki. Cześć Boże! Cześć Boże! Cześć Boże! Cześć Boże! Jeśli chcesz osobny odcinek analizujący Rancho, to daj znać w komentarzu. Można pokusić się o stwierdzenie, że kosztem przemiany ustrojowej, społecznej i gospodarczej Polski stało się to, że w wolnym państwie nie działał już ten sam język kina, który z powodzeniem wykorzystywany był jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia. Fakt, że nie żyjemy już w PRL-u, sprawia, że życie nie pisze już aż tyle gotowych scenariuszy. Co prawda, ostatni incydent odpalenia granatnika w komendzie policji może sugerować, że jest wręcz odwrotnie i to dzisiejszy świat jest obfity w nieoczekiwane zdarzenia, które chyba tylko Bartosz Walaszek mógłby wymyślić. Jednak każdy, kto interesuje się PRL-em lub czytał coś na temat życia w sowieckich państwach, albo nawet osobiście pamięta te czasy, doskonale wie, że tamta rzeczywistość była jeszcze bardziej absurdalna. Takie rzeczy jak łyżki na łańcuchu i miski przykręcone do stolika w jadłodajniach, puste półki w sklepach czy malowanie trawy na zielono to elementy, których nie sposób znaleźć w dzisiejszej rzeczywistości. Po czwarte, masowość i komercjalizacja. To nie do końca tak, że współczesne kino jest w pełni wolne. Po prostu zmienione zostały kryteria tego, co przedostaje się do kultury masowej. Teraz już nie odpowiada za to urzędnik zajmujący się cenzurą, lecz producent i sponsorzy zajmujący się optymalizacją finansową i statystykami oglądalności. Sytuację trafnie zdiagnozował Sebastian Jagielski, historyk kina. Celem filmu, a zarazem kryterium, które współcześnie decyduje o jego produkcji, stał się potencjał komercyjny, który niejako zepchnął na dalszy plan wartość artystyczną, estetyczną, a nawet intelektualną. Film ma za zadanie trafić do jak najszerszego grona odbiorców, a zatem jego jakość dąży do średniej. To wydaje się być największą wadą kultury komercyjnej, że treści przeciętne mają jednocześnie największą szansę na zaistnienie. Do tego dochodzi aspekt masowego lokowania produktów i masowego wykorzystywania znanych twarzy. Idealnym przykładem jest aktor Tomasz Karolak, którego wizerunek stał się niejako symbolem polskiej taniej komedii. Aktor ten praktycznie nie ma szans na zaistnienie w poważnej roli, ponieważ polski odbiorca jest już przyzwyczajony, że jak Karolak, to komedia. Przyjrzyj się zwiastunom filmów, w których brał on udział. Te zwiastuny wręcz krzyczą, że to komedia z Karolakiem i na jego wizerunku napędzają sprzedaż. Podobnie Andrzej Grabowski. Wspomniał on w jednej ze swoich wypowiedzi, że jest niewolnikiem wykreowanej postaci Ferdka Kiepskiego. I jest to pewien paradoks, że wykształcony, mądry człowiek może być postrzegany w społeczeństwie jako ktoś głupi tylko ze względu na rolę, którą odgrywał w masowej produkcji. Gdyby jednak na naszym rynku nie było aż tak skomercjalizowanej produkcji masowej, to aktorzy mogliby wybierać, w jakich dziełach i rolach chcą brać udział. Mogliby sprawdzać się w różnych gatunkach, a przy okazji spełniać zawodowo. Niestety są zmuszeni wybierać przez pryzmat pieniędzy, bo za niszowy film nikt im nie zapłaci. Z masowością i komercjalizacją wiąże się jeszcze jeden aspekt. Wśród kolejnych pokoleń coraz bardziej zanika wyobraźnia audiowizualna. Nasze mózgi są nastawione na odbieranie krótkich i nieangażujących form pokroju filmików na TikToku. Ponadto czytamy coraz mniej, przez co cierpi nasza zdolność do wyobrażania sobie kontekstów i sytuacji, które mogłyby się wydarzyć, czyli tak zwanych alternatywnych scenariuszy, co jest niezwykle ważną umiejętnością przy tworzeniu kina. Wspomniany już wcześniej Wojciech Ślesicki zauważa wśród studentów filmówki następującą rzecz. Ja w ogóle mam taką teorię, że jakby to pokolenie, które my teraz staramy się uczyć, no ono jest w pewien sposób upośledzone, ale upośledzone w ten sposób, że ma jakby w mózgu wycofała się część, która jest odpowiedzialna za wyobraźnię wizualną. Bo ta wyobraźnia wizualna powstaje wtedy, kiedy czytasz, tak. A pokolenie nie czyta. No więc jak nie czyta, to tej części mózg nie wykształca. I jakby ta wyobraźnia wizualna, która jest konieczna do tego, żeby robić filmy,
konieczna do tego, żeby grać, do tego w ogóle konieczna jest do uprawiania sztuki, ona zanika. No dlatego założyłem liceum. Po piąte. Poprawność polityczna i cancel culture. 13 posterunek nie powstałby w obecnych czasach. A nawet gdyby ktoś odważył się nagrać taki serial, to żadna popularna stacja ani serwis nie mogłoby go u siebie puścić ze względu na potencjalną utratę wizerunku i wielu kontraktów reklamowych. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że zawód cenzora przeniósł się z gabinetu urzędnika do gabinetu sponsorów, którzy nie mogą sobie pozwolić na straty wizerunkowe, za którymi idą niższe dochody. Najniebezpieczniejszym dla kultury objawem takiego stanu rzeczy jest tak zwane cancel culture, czyli unieważnianie bądź nawet usuwanie treści, które nie zostały stworzone w duchu poprawności. Warto zadać sobie pytanie, co jest bardziej niekorzystnym zjawiskiem? Krytykowanie jakiegoś tematu bądź zagadnienia, czy może zamiatanie go pod dywan? Okazuje się, że współcześnie nie trzeba krytykować wytworów kultury, które nie wpisują się w kanony. Dużo skuteczniejszą metodą jest o nich wcale nie wspominać i przemilczeć. Wtedy bowiem stopniowo przestają one istnieć w zbiorowej świadomości. Podsumowanie odcinka. Jak widzisz, trendy i nurty w kulturze zmieniają się wraz z życiem społecznym i politycznym. Ireneusz Kania, polski poliglota i tłumacz, stwierdził, że zmiany te są wręcz przejawem kryzysu sztuki, do którego doprowadziła demokratyzacja kultury. Po dogłębną analizę zmian zachodzących w polskiej kinematografii odsyłam do artykułu Komedia polska w XXI wieku. Upadek gatunku. Próba analizy przyczyn autorstwa Katarzyny Kebernik. Jeśli natomiast lubisz spędzać czas z moim głosem, to wpadnij na niewiem.pl, gdzie czekają na Ciebie nasze audiobooki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.